Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Subaru Tribeca z 2008 roku. Tutaj auto z silniczkiem H6, czyli 6-cylindrowy silnik Boxer. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Plug and Drive. Tu widzimy reduktorek, tam jest poniżej filtr fazy ciekłej. Tu mamy filtr fazy lotnej. Tu pod obudową mamy wtryskiwacze gazowe. Są to wtryskiwacze żółte BRC. I tak, duże autko ze sporym silniczkiem. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest to silnik 3,6 litra o mocy 260 koni, więc też ma spory apetyt na benzynę i tutaj jest to w okolicach 16 litrów. Dlatego po montażu LPG mamy tutaj spalanie 18 litrów na każde przejechane 100 km, czyli mamy oszczędność na 1000 km około 420 zł. Przejdźmy dalej. Przełącznik w aucie. Przełącznik w aucie mamy zamontowany tutaj z boku na panelu. Wlew gazu mamy zamontowany pod klapką. Widzimy, jest tutaj dwuczęściowy wlew dokręcany. Odkręcamy ten koreczek i wkręcamy odpowiednią końcówkę. Zbiornik w aucie w tym przypadku mamy pod samochodem. O, widzimy, jest tutaj. Jest to zbiornik 53-litrowy, co daje nam 43 litry gazu i zasięg około 240 km. Podsumowując, cena zestawu instalacji BRC Plug and Drive do tego konkretnego auta jest to koszt 4600 zł i zwrot nastąpi po około 10 900 km.